Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi. 29-latek zginął na miejscu wypadek na drodze do Rynarcic. W zdarzeniu brały udział 4 pojazdy, 2 pojazdy osobowe, pojazd ciężarowy i bus. Coraz silniejsze obostrzenia rządu. Wiemy już na pewno, że pierwsze i drugie liceum przechodzi całkowicie na pracę zdalną. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek przed południem na drodze wojewódzkiej nr 323 między Lubinem a Rynarcicami. Na miejscu zginął 29-letni kierowca jednego z pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu. Wypadek miał miejsce na drodze nr 323 na łuku drogi niedaleko szybu Rynarcice należącego do zakładów górniczych Lubin. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, ale w zderzeniu brało udział więcej aut. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło około godziny 10. W zdarzeniu brały udział 4 pojazdy, 2 pojazdy osobowe, pojazd ciężarowy i bus. W wyniku tego wypadku na miejscu zginął 29-letni mężczyzna. 34-letni kierujący samochodem osobowym marki Peugeot został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Na miejscu pracują policjanci z drogówki oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Muszą ustalić dokładny przebieg wypadku. Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób samochody się zderzyły. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, a decydująca będzie również opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Droga wojewódzka nr 323 od Rynarcic do Lubina przez wiele godzin była zamknięta. Rząd ogłosił w czwartek kolejne obostrzenia związane z koronawirusem. Od soboty powiat lubiński, podobnie jak sąsiednie powiaty, znajduje się w strefie czerwonej. Oznacza to wiele ograniczeń dla mieszkańców naszego regionu. Jakich? O tym w naszej relacji. Powiaty lubiński, polkowicki, głogowski, legnicki, milicki oraz kamiennogórski w województwie dolnośląskim zostały zakwalifikowane do strefy czerwonej. Miasto Legnica jest jeszcze w żółtej strefie. W tych pierwszych obowiązuje zakaz organizowania imprez okolicznościowych, w tym także wesel. Te restrykcje obowiązują od 19 października. W sklepach także są ograniczenia, maksymalnie 5 osób na jedną kasę. Za to już w obiektach handlowych, które mają powyżej 100 m kwadratowych powierzchni, może przybywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 10 osób. W kościołach także obowiązują limity, jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Do szkół ponadgimnazjalnych uczniowie nie będą chodzić i wraca nauka zdalna. W Lubinie dyrektorzy szkół spotkali się z organami zarządzającymi, aby ustalić szczegóły działania placówek. Wiemy już na pewno, że pierwsze i drugie liceum przechodzi całkowicie na pracę zdalną. Natomiast w myśl tego, co wczoraj zostało powiedziane, zespoły szkół numer 1 i 2, czyli szkoły, które kształcą również w zawodach, czyli zarówno w branżowej szkole, jak i w technikum, zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie stacjonarnej. Te zajęcia będą się odbywały u pracodawców, dopóki pracodawcy będą na to wyrażali zgodę. Dyrektor Bobowski dodaje, że w zajęciach stacjonarnych powinny uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, które nie mają objawów przeziębienia. Wiemy, że jest to niekorzystne dla uczniów. Czekają ich egzaminy, zarówno zawodowe w przypadku techników i branżowych szkół, jak i egzamin maturalny w przypadku liceów. Dlatego będziemy chcieli, dyrektorzy będą chcieli, żeby właśnie jak najmniej uczniowie to odczuwali, tak? Ale zdajemy sobie sprawę i to, co wczoraj gdzieś tam zostało powiedziane, czy zostanie zrealizowane, że podstawy programowe czy programy będą troszkę zluzowane, jeżeli chodzi o treści do przekazania. Czy tak się stanie odgórnie, no to dopiero zobaczymy za jakiś czas. Poza tym strefy czerwonej dotyczą obostrzenia, które obowiązują w żółtych strefach. To znaczy, że lokale gastronomiczne mogą być czynne od godziny 6 do godziny 21, a w pozostałych godzinach mogą tylko wydawać posiłki na wynos. Zajęty może być co drugi stolik i w lokalach nie można udostępniać miejsca do tańczenia. W autobusach oraz innych środkach transportu może być zajęte tylko co drugie miejsce siedzące. Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności, a w wydarzeniach kulturalnych może być zajętych tylko 25% miejsc. Baseny, akwaparki, siłownie i kluby fitness zostają zamknięte. Z powodu znacznej liczby zachorowań w powiecie lubińskim podjęto decyzję o ponownym funkcjonowaniu punktu wymazowego przy szpitalu przy ulicy Bema. Dzięki temu test na koronawirusa będzie można wykonać w dwóch punktach znajdujących się przy szpitalach w Lubinie. Od poniedziałku ten nasz punkt wymazowy przy szpitalu RCZ-u przejmie szpital z Bolesławca.
i oni będą te wymazy dokonywać. Punkt, który już na tą chwilę funkcjonuje, pobierano wymazy od 150 osób. Punkt miałby działać od poniedziałku do piątku. Dziennie dzięki temu będzie można pobrać próbki od kilkuset osób. Obostrzenia obowiązują do odwołania. Rząd co tydzień nadal będzie aktualizował listę obostrzeń dotyczących każdego z powiatów. Inspektorzy legnickiego sanepidu ledwie nadążają z realizacją bieżących zadań związanych z COVID-19. Dziś rąk do pracy brakuje tym bardziej, że z powodu wykrycia wirusa u dwóch pracowników na kwarantannę odesłano w sumie 10 członków załogi. Sytuację na własnej skórze odczuwają także legniczanie, czekający na wymaz w punkcie pobrań. By oddać próbkę do badań, trzeba czekać nawet kilka godzin. Koronawirus w legnickim sanepidzie, pozytywny wynik pracownika laboratorium i jednej z pracowniczek obsługi utrudniają i tak złą dziś sytuację w stacji. W efekcie zachorowań 10 osób trafiło na kwarantannę. Inspektorzy codziennie wprowadzają nowe przypadki zachorowań do systemu. Czasu brakuje już jednak choćby na dokładne ich opisywanie. W chwili obecnej mamy sytuację taką, jaką mamy. Związane jest to z tym, że po pierwsze brakuje rąk do pracy, czyli staramy się zrobić te rzeczy, które są najpotrzebniejsze. Tak? Zapewnić to, co jakby normalne funkcjonowanie. Natomiast wiadomo, brakuje nam rąk do pracy i liczymy na to, że w następnym tygodniu przynajmniej część osób wróci i wspomoże nas. Pandemia daje się we znaki także mieszkańcom, którzy zgłosili się do punktu pobrań, by oddać próbki do badań. Długa, widoczna z daleka kolejka to dziś jego znak rozpoznawczy i w zasadzie nikogo już nie dziwi, bez względu na przyczynę wizyty. Żeby się sprawdzić. Nie mieliśmy do czynienia z COVID-em i objawów żadnych też nie mamy. No i oby tak dalej. Od lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ w szkole wystąpiły pierwsze zakażenia. Jak usłyszeliśmy na miejscu, by przekazać próbkę do badań, trzeba czekać przynajmniej 2 godziny. To jednak wariant optymistyczny. My mamy sygnały, że to jest godzina 3-4 godziny, także tutaj też jeszcze musimy odbierać telefon od zdenerwowanych osób, które niestety w tej kolejce stoją. My nie mamy na to jako inspekcja sanitarna żadnego wpływu. Staramy się tutaj jakby w miarę możliwości przekierować trochę na Bolesławiec, trochę do innych powiatów, gdzie też tego typu punkty powstały, czy na przykład Lubin, no ale tam wszędzie jest sytuacja w zasadzie podobna. Jak podsumowują inspektorzy, do dziś na terenie powiatu legnickiego odnotowano już ponad 430 przypadki COVID-19, około 90 osób. Przebywa w izolacji, blisko 30 w szpitalu. Odnotowano dotychczas 18 zgonów. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze. Oszukali 16-latkę metodą na prokuratora. Nastolatka usłyszała mężczyznę podającego się za policjanta, który powiedział, że poprzednio dzwoniący listonosz jest oszustem. Nie wyhamował i wjechał w ciężarówkę. Działania tutaj straży pożarnej polegały na udzieleniu pierwszej pomocy. 16-latka padła ofiarą oszustwa, tym razem na prokuratora. Dziewczyna w obawie przed rzekomym włamaniem przekazała nieznajomej kobiecie, podającej się za prokuratora, 10 tysięcy złotych i biżuterię. Policja poszukuje oszustów i apeluje o ostrożność. Najpierw do nastolatki zadzwonił mężczyzna podający się za listonosza, który ma dostarczyć jej babci przesyłkę. Po upływie niemal 1,5 godziny ponownie zadzwonił telefon. W słuchawce nastolatka usłyszała mężczyznę podającego się za policjanta, który powiedział, że poprzednio dzwoniący listonosz jest oszustem i ma zamiar dokonać kradzieży. W związku z czym polecił dziewczynie, aby spakowała do reklamówki środki pieniężne, a także biżuterię złotą i srebrną, a następnie zawiesiła ją na ogrodzeniu posesji. Dziewczyna zrobiła to, o co prosił ją rzekomy policjant. Po torbę wypełnioną pieniędzmi miała przyjść pani prokurator zajmująca się tą sprawą. Oszustów nie zadowoliło 10 tysięcy złotych, które przekazała im w reklamówce 16-latka. Ponownie wykonali telefon i poprosili o przekazanie kwoty w wysokości 50 tysięcy, które miały znajdować się jeszcze w mieszkaniu. Na szczęście w tym momencie przyszła babcia małoletniej, która zabrała słuchawkę i zadając kilka pytań dotyczących podstaw prawnych, a także sygnatury prowadzonych akt, zorientowała się szybko, że została ofiarą oszustów. Babcia dziewczyny powiadomiła policję. Jak na razie oszustów nie udało się zatrzymać. Policja apeluje o uważność nie tylko wśród seniorów, bo jak pokazuje ta sytuacja, osoby młode również dają się nabierać.
apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, aby nie przekazywali pośpiesznie żadnych pieniędzy osobom, które podają się za listonoszy, za policjantów czy prokuratorów, bo policjanci nigdy takich pieniędzy nie zabierają i oni nie proszą. Mało tego, prosimy również o to, aby seniorzy i osoby młode, jak tutaj w tym przypadku, potwierdzali wiarygodność osób do nich dzwoniących, rozłączali się, wybierali numer do najbliższej komendy z pytaniem, czy taka sytuacja faktycznie miała miejsce. O próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Kobieta została poszkodowana w kolizji drogowej na drodze krajowej nr 3 w Mysłowie. Kierowca Seata najechał na tył auta ciężarowego. Przez kilkadziesiąt minut ruch odbywał się wahadłowo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoba kierująca Seatem nie zachowała bezpiecznej odległości, nie wyhamowała i wjechała w tył auta ciężarowego. Obrażeń doznała osoba znajdująca się w aucie osobowym. Działania tutaj Straży Pożarnej polegały na udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Odłączeniu napięciu w pojazdach oraz zabezpieczeniu całego miejsca zdarzenia. Przed miejscowością Kaczorów doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Jak ustalili funkcjonariusze, 29-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego, kierujący pojazdem marki Seat, nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył jadącego prawidłowo pojazdu marki Mercedes. Z uwagi na fakt, iż pasażerka Seata uskarżała się na ból ręki, została przewieziona na badania profilaktyczne do szpitala. Kierowca Seata był trzeźwy, został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Lubińscy policjanci zatrzymali 46-letniego kierowcę ciężarówki, który zakłócał działanie tachografu w swoim pojeździe. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia za to przestępstwo. Policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki do rutynowej kontroli drogowej. W jej trakcie wyszło na jaw, że 46-latek prowadzący auto stosował niedozwolone urządzenie. Funkcjonariusze w trakcie wykonywania czynności chcieli sprawdzić na tachografie czas pracy kierującego. Okazało się, że urządzenie tego nie zarejestrowało, podobnie jak prędkości, z jaką poruszał się mężczyzna i drogi przez niego przebytej. Policjanci ujawnili w kabinie tego kierującego urządzenie, które celowo zakłócało pracę tachografu. Mężczyzna wyruszył z Wrocławia i wykonywał kurs do Niemiec. Celowo mężczyzna w swojej kabinie zamieścił urządzenie, które zakłócało pracę tachografu, gdyż chciał jak najszybciej dostać się do miejsca rozładunku. Na miejscu wykonano czynności procesowe, a takie działanie to przestępstwo. Kierujący usłyszał zarzut naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Grozi mu 5 lat za kratami. Od poniedziałku, 19 października, swoje działanie w Lubinie rozpocznie biuro paszportowe. Na początek w związku z pandemią będzie trzeba się umówić telefonicznie. Do tej pory mieszkańcy Lubina musieli z wnioskiem o paszport udać się do Legnicy, Głogowa lub do Wrocławia. O utworzenie terenowego oddziału biura paszportowego zabiegali od kilku miesięcy przedstawiciele starostwa powiatowego w Lubinie. Na miejsce dotarły już specjalistyczne maszyny z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i biuro może działać od poniedziałku od godziny 9. Trzeba wcześniej zgłaszać telefonicznie, bo to jest taka normalnie procedura biura paszportowego dolnośląskiego, więc my te same zasady stosujemy u nas. Czyli w poniedziałek o godzinie 9 już oficjalnie uruchamiamy, nie czekamy na poprawę sytuacji pandemiologicznej, natomiast pierwsi klienci już będą mogli być obsłużeni. Ze względu na pandemię, żeby złożyć wniosek, należy wcześniej umówić się telefonicznie na wizytę w biurze paszportowym pod numerem telefonu 885 290 658. Biuro paszportowe w Lubinie będzie funkcjonowało od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.